Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam was w kolejnym odcinku z Sniper Elite V2. I w tym odcinku dzisiaj rozpoczniemy kolejną misję już z najlepszą snajperką Gewehr 43. Tu reszta się nic nie zmienia, więc możemy od razu zaczynać kolejną misję. Przedostań się do wieży przeciwlotniczej. I tutaj mamy teraz nieco trochę problemów, ale spróbujemy jakoś to załatwić po cichu. Okej. Pierwszy rusek zdjęty. Czyli mamy do czynienia z kolejną... No idiota, nawet się nie obrócił, nie zajrzał się za siebie. No idiota, no właściwie ruski zawsze nie myśleli głową, no. No nie, co po niektórzy oczywiście, nie mówię, że wszyscy. Dobra, ale skoro nie pomyśleli głową choć przez chwilę, no to teraz mają hedziki. I cóż się dziwić. Tak czy inaczej, przechodzimy dalej na górę. Coś tutaj mamy, nie wiem, może jakieś ammo. I cuda nie widy. Okej, nie ma nic. Szkoda. I tak, mamy już chyba połowę fabuły za sobą, z tego co ja wiem. Więc jeśli się okaże, że w tym miesiącu jeszcze dałbym radę skończyć tego snajpera, to by było bardzo dobrze. Bo być może bym się wziął za jakąś jeszcze inną serię. Zobaczymy. Właśnie, muszę teraz być uważny. Kurde. Normalnie niewolnicy pod ostrzałem, tak to po prostu wyczuwam. Nie ma tu kogo jak zabić, a szkoda. Dobra, idziemy. O, powystrzelali już. Te, o kurde. Tak chcecie się bawić. No to zaczynamy zabawę snajpera. Bo inaczej chyba tego nie da się zrobić. I headshot. O, trzy piątki. Okej, dobra. Widzę, że się już zabawa rozkręca. Dobra, gdzie są następni? Tu też możemy podejść. Być może coś znajdziemy. A, jest. Moment. Tu będzie srogo. W czapę dostał. A co my tu mamy? Aha, ammo do gewerki. Też może być. Mam wrażenie, że trochę mam za głośną grę. Więc sobie nieco tutaj wyciszę w słuchawkach. Wy dalej będziecie słyszeli to samo. Dobra. Ale głośno to słychać. Całkiem donośny jest głos w tej grze. Znaczy, chodzi mi o soundtracki. A reszta to raczej nie ma problemu. Nie no, chyba muszę naprawdę przyciszyć nieco tą muzykę, bo to już naprawdę lekka przesada. Dobra, chyba wystarczy. No i teraz to już powinno działać. No, już jest nieco lepiej, powiem wam szczerze. Już nie mam aż takich problemów z niesłyszeniem. Dobra, idziemy. Tylko weź pistola. Mogą nas tu pozaskakiwać. Tu nie ma niczego godnego uwagi. Można iść. Okej. A więc wyczuwamy tutaj kolejnych rusków. Tu nawet nie ma już co podchodzić. Pustko, wie. A teraz zejdziemy na dół i grzecznie wybijemy kolejnych rusków. Bo tylko ich się możemy spodziewać w tym miejscu. Nikogo innego. Zobaczymy, jak pójdziemy tutaj. Czy
nam coś to da. Nie. Chociaż. O kurde. No to akurat był już nasz błąd. Dobra, zabijemy tego snajpera. Proszę bardzo. W czółko dostał. Piękne punkty. O, widzę, że chyba jeszcze mało im. I brakuje im rozrywki porządnej. O, granata podnieśliśmy. Teraz uważać. Gdzieś mogą to następni być. Nie, zejdziemy na dół. Będzie tak najlepiej. Weź pistola. Tak, bo ci się pokaże, idioto. Mnie nie, panie Maju. Ło, zraz dwóch dwie. Ło, w pizdu. Lepiej wyjść teraz jakiś karabin. Ach, w główeczkę dostał. Na wszelki wypadek jeszcze możemy granatem zarzucić, żeby jakiś to był efekt tego. Pizda. Dobra, dostał ze swoje. No i cichutko się zrobiło. Możemy iść dalej. Tu ciałka do przeszukania. Dawać wszystko co macie, biedoki. Jesteśmy na parterze. I miejmy nadzieję, że więcej będzie rusków do wybicia. Masz się proszą normalnie o to, żeby oko snajpera się tym zajęło. Tu pewnie jakieś ammo. A, mamy już full. Szkoda. Bo by się jeszcze pozbierało z chęcią. Dobra, pusto. Możemy sobie teraz tu przejść. Bez problemu. Chociaż cel nam wskazuje w ogóle w całkiem innym kierunku, ale mamy już wyjście. To znaczy, że tutaj teraz się kierujemy. I zakładam, że tam może się dziać całkiem nieciekawie. No, już się powystrzelają ci idioci. O Boże. Najpierw niech się powystrzelają, idioci. Aha. Ciekawe, jakim cudem mnie zauważyli. Ale chyba teraz mogę się wystawić jakoś. Tego zabiję. Jep. Dobra. Jebut, ale ładnie. Pewnie się nie skapnęli jeszcze, kto taki atakuje. No, dalej się wyżynają. Masz pecha, koleś. O, jak ładnie policzek zebrał. Oni dalej się wybijają nawzajem. No, chyba nie będzie dubla. Nie ma na co liczyć. No, Deutscha zabiłem. Czyli pomogłem Ruskowi, który zaraz właśnie zginie. O Jezu. Jep. Jak ładnie się złożył. Tak szybko? Słabo. Myślałem, że będzie ciężej z wami. Słabiutko. Ale tak jak było natarcie Niemców na Rusków, no to cóż się dziwić, że tak banalnie nam to wyszło. Po prostu dywersja, oni się napieprzali, dwóch się biło, trzeci korzystał praktycznie, takie, z takiego przysłowia. No i tak samo było, no. Dobra, weź sobie pistola. Znaczy nie będzie nam konieczna snajperka w tym momencie. Ciałka sobie zlutujemy. Tu masz jeszcze jedno, bo byś je minął. O, i pięknie. Sobie tam zaraz wejdziemy na górę. I sprawdzimy wszystko dalej, co z nimi. Albo źle idziemy, możemy iść tam, ale się to może nam wydawać tylko, że to tutaj, dobra. I w sumie, jeżeli nam to szybko pójdzie, może szybciej skończymy ten odcinek.
Okej, okay, dobra. Teraz się możemy wykazać snajperką. O! W idealnym momencie żeśmy to wykorzystali. Jeszcze mnie nie zauważą. Muszą być jakieś odgłosy. I znowu! Piękny kill! Przez czaszkę! Gały mu aż wyleciały. O kurde. I teraz nie ma tych odgłosów. Kurde no. No pokażcie się, idioci. W klatę dostanie? O, w sam przełyk. No ładnie punktów zbieramy. Dobra, gdzie następni? Pokażcie się, panowie. Trochę więcej odwagi. A, widzę, że się boją jednak. A tu jeszcze jest koleś. O, pięknie. Działa. I masz. Nazistowska pizdo. Gdzie? O, trafiłem jeszcze, widzicie? Jest ten skill, jest. O, jak go rozsadziłem w pół. Współczuję mu tylko. Tak jest, mamy normalnie ubaw i frajdę. No, proszę. Odwołany, bo kurde jesteś idiotą. Wszyscy? No, jeszcze. To znaczy, że jeszcze ich wszystkich nie wybiliśmy do reszty. Gdzie jesteś, idioto? O, jest tam. O kurde, co kampisz? No chyba tam trzeba będzie się do ciebie przejść. No kurde, idiota mi najwyraźniej utrudnia robotę. Dobra. Tak chcesz się bawić? Zaraz z tobą skończę. Dobra, zbliżajmy się już coraz bliżej, bo oni po prostu zwlekają, a ja chcę to szybko też zrobić. O kurde. Ło! Epickie! O! Poczuł to. To było na profeskę zrobione. No ilu jeszcze was do cholery niemieckiej jest? No nie no, proszę się tylko o to. No po prostu oni się proszą. Dobra, no to trzeba będzie się już zbliżać powoli, bo oni po prostu będą się rozmnażać, a my tylko zwlekamy z czasem. A ich przecież ładnie powybijałem. Wszystkie prawie hejdziki. No prawie, że. Gdzie ci, kurde, strefa bezpieczna? Strefę bezpieczną będziesz miał, jak ci przestrzelę ten zakuty łeb. Niemiecka szmato. Dopiero wtedy będziesz miał swoją tą strefę bezpieczną. A nie mi tu. Pirul, głupstwo. Dobra. Zrobimy to tak. Jak nas któryś zauważy, to z pistola jedziemy go. I
bez pieprzenia się. O, 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 mamy tu dojcza. No, i szybkie zdjęcie. Nawet się nie skapu, idiota. A no, zresztą dojcze i ruskie to też widzę w tej grze, nie są inteligentni za bardzo. Dobra, moja propozycja jest taka, olać ciała i idziemy od razu na górę. Chociaż to możemy przeszukać jeszcze. Dobra, teraz pistol. I no wyłącznie pistol. Odszukać drogę na dach. Dobrze. To tak też będzie. Tylko teraz uważaj, bo tu może nie być za ciekawie. O, mógłbym tak w te beczki strzelić. Czy cokolwiek to. Albo ktoś tu podejdzie zaraz. Idziesz tu? To idzie tu, ruski. Czy tam nie, to Deutsch bardziej. No, no muszę podejść i mu strzelić w łeb, to tyle. O, widzicie. Proste rozwiązanie. Tylko gdzie jest drugi? Taka kwestia. Tam jest drugi. To musimy sprawdzić tak, żeby... O kurde. O kurde. On tu zaraz podejdzie. Nie ma... Nie ma bata. Pięknie, 500 jeszcze z pistola. No to było całkiem pro wykonanie. Nie ma co. To mi się udało, trzeba przyznać. Ta misja cała w ogóle jakaś jest udana. Ni tu oberwałem, ni tu zginąłem. Wszystko idzie pięknie jak po maśle. Więc problemów z nimi nie mam żadnego. Tylko dalej trzeba uważać, żeby się bardziej nie ujawniać. Bo szkoda, powiem wam szczerze, szkoda się ujawniać. Skoro już tak utrzymuje dobrze stan gry. Kur... Fuck this shit. Dobra, za pięknie było. Tylko wezwał jednego dojcza. Ale to i tak trzeba uważać. Bo koleś może tu sobie podejść. Nas odstrzelić. No i musiałem trochę w niego władować, bo kurde, on tam miał chyba za dużo miejsca w tym mózgu, więc musiałem mu ze 3 naboje strzelić, żeby w końcu stracił świadomość i życie, no. Bez przesady, no. Bez jaj. Co to są jakieś cyborgi? Są dojcze, kurde. Już bardziej nie mogliście przesadzić. O, 3 kulki musiałem mu wlepić. O kurde. Ach, pięknie. Kolejny hecik. Nie no, pistol się sprawia. Nie ma co. Skuteczny jak mało który pistol. Dobra. Na razie jest cichutko, na razie jest zajebiście. Więc nie psujmy tej dobrej pasy. Tylko gdzie mamy iść? Właśnie takie pytanie. No chyba nie tutaj, więc raczej w drugą stronę. Najlepiej jakbyś się po ścianach... Znaczy najlepiej było jakbyś się o ścianę przyczepił. Wtedy nie byłoby problemu. I idziemy. I teraz pewnie na górę, tak? Dobra, idziemy. Kur... No po prostu rozwala mnie ta logika tych dojczów. Alarmują, ale zamiast ruszyć głową i strzelać, to ten po prostu nie wrzeszczy jak jakaś pizda nierozwinięta. No i tak właśnie kończą, którzy nie myślą logicznie, zamiast zaalarmować i strzelać jednocześnie, o ten krzyczy jak jakaś beksa.
O kurde. O. Tu już było tak ledwie. Ale wyszłem z tego jakoś. Dobra. Żaden Deutsch mi tu krzywdy nie robi praktycznie. Dobra, teraz tu na górę. Żeby nie przedłużać już tego kompletnie. Tu zaraz będzie następny przeciwnik. Więc uważać. Tu muszę. Żeby mi się nie dał kompletnie zaskoczyć. Jezu, już myślałem, że te drzwi się wysuną i wyjdzie jakiś Deutsch. Dobra, trzymaj celownik. Ten, no zrespił się. Ło, za trzecim razem, ale udało się. O to chodziło. Dobra, trzecie piętro. A, słyszę, że mają jakiś tutaj plan. I fajnie by było, jakbym ich tutaj ominął. Choć mogą być z tym wielkie problemy. Kurde. Miniemy ich, miniemy, 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 miniemy. Pięknie ominęliśmy tych trzech niedorozwojów. A to coś mamy? Jakaś sztabka złota czy coś? Może coś tu jest, tylko trzeba dobrze się rozejrzeć. Dobra, gówno mamy. Ale najważniejsze, że ominiemy tych Deutschów. No bo z pewnością by sprawili dużo problemu. O kurde. Prawie mnie tu zauważył. Dobra. Mam go w dupie. A teraz możemy się zająć najważniejszą częścią tej misji. Pięknie. A teraz nowy cel. Udaj się do pomieszczenia dźwigu. Aha, to jeszcze nie teraz. Już myślałem, że to już jest ten moment. Ale no cóż. Idziemy dalej. Po prostu. Przed siebie. Bez sprawiania tutaj problemów. Może jakoś ich ominiemy. Zobaczymy, kto go wie. Napieprzają tymi działami. Nie wiadomo na kij. O kurde. Szpizdu. Dobra. Jakoś ich tu ominiemy. Myślę, że powinniśmy jakoś to zrobić. Chociaż ich jest tu trochę, trzeba przyznać. Ale są ciągłe hałasy, więc nie powinno to jakoś problemu stwarzać. Nie musimy ich przecież zabijać. O, 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 o. Fuck. Kurde no. Niech go by to szlak trafił. Ale, ale ciągłe hałasy, więc nic nie usłyszą. O, granata bym tak przywalił. Ten napieprza jak jakiś niedorozwinięty. To trzeba przyznać. Dobra, pizgnij granata dla zasady. Ło. Dobra, może zmień lepiej broń. Na takie coś. Dobra, idź lepiej tak. Przeładuj. Widać, że już nie możemy tego po cichu robić. W tym wypadku. O kurde. Możemy ich zawsze tak minąć. Jeśli to jest możliwe. Nie, dobra. Czyli widać, musimy się tutaj nieco poświęcić. O, pięknie, w główeczki strzelać. Wtedy mniej ammo zużyjemy. O, i ładnie. No strzelaj! Ja pierdolę. O kurde! Ty.
Złaź mi z drogi. Ludzie. Przecież ja tu już mogłem zginąć. No, dobrze. Brać jego ammo. Dobrze. Kurde, co ja przeżyłem normalnie? Pół minuty w niepewności i strachu. Dobra. Sporo mają tego ammo. Ano, trzeba przyznać. O kurde. No, ładnie. Chyba już wszystkich rozniosłem. W prochy pył. Więc to dobrze. To dobrze oznacza. Dobra. Skoro już wszystkich wybiliśmy, no może przejdziemy się szybciutko. A teraz tutaj, nie? Dobra, to trzymaj teraz pistola. O, i schodzimy na dół. Czyli dobrze idę cały czas. Doskonale. Myślałem, że to jakoś teraz mi się uda zrobić to po cichutku, ale no nie wyszło. Aha, i tutaj teraz cutscenka. O proszę, kogoś mamy chyba zabić teraz. Dobra. Wyeliminuj Müllera. Müllera, dobra. A gdzie jest ten Müller? Moment, może najpierw z lornetki byśmy ich tu poznaczali. Gdzie on by mógł pójść? Ciulas. Dobra, mamy go. O, chyba teraz się nam uda. Zabity? Okej, udało się. Pięknie. A teraz trzeba opuścić obszar. A więc uciekamy. Choć niechętnie mówię, że nam to może wyjść, ale próbujemy. A się tu tak napizgają. O kurde, rzucaj tym granatem, dobrze. Ło! Szybciutko, sprzątnięte. Może jeszcze raz granata, A czemu by nie? O, pewnie, więcej punktów będzie, zużyjemy trochę tych granatków. Dobra, idź już. Bo tu będzie gorąco zaraz. A w sumie biegnijmy. A tu nie. A zatem tutaj. Okej. Teraz to się muszę skupić na ucieczce. Inaczej będzie marnie. A prawie bym zginął w niektórym momencie. Znaczy w którymś tam momencie bym już uległ śmierci. O fuck. Dobra. Ktoś następny? Lol. O kurde, trochę spieprzyłem. No właśnie. Troszeczkę mi się nie udało. Jak dostał. Jak ładnie zebrał w czaszkę.
Ich werde dich finden. No zapraszam, no. Może jednak. Ten tempak mnie nie widzi. Idealnie, normalnie. Pff, idiota. O nie, no wstyd. Hitler to by cię już za jaja powiesił za taki fail. Dobra. Tu jeszcze pewnie jakaś amunicja. A, mamy już full. Dobra, idź już, tak. Tu nie ma co się wlec. Położymy się i zaczniemy ich wybijać ze snajpery po kolei. Pięknie. Ło kurde. Wypierdylaj mi stąd. Co ty sobie myślisz? Ło kurde. Przeładuj. Okej, dobra, chyba trzeba będzie się tak za nich wziąć. Będzie owszem mało punktów. Ło kurde. Oszalał koleś. Chyba mafioła na punkcie mojej osoby. Oj, koniec z tobą. Jebć! No, pięknie. Dobra, mało punktów tu zbieramy, ale cóż poradzić. Tutaj inaczej działamy. Wszyscy? A, dobra, wywalone mam już na nich. Sprintujmy. Bylebyśmy już uciekli. No, idealnie by nam to poszło. I misję uznaję za zakończoną. Pomyślnie. Proszę bardzo. Szybko wybił tych Dojczów wszystkich i Rusków. A Rusków było o wiele mniej, powiem szczerze. Dobra. Misja w miarę ujdzie. Ja wam dziękuję za obejrzenie go, jeżeli wam się spodobał, możecie oczywiście ocenić, skomentować i zasubskrybować. Jeżeli chcecie więcej snajpera, a raczej wiem, że chcecie, to napiszcie mi w komentarzu i być może nawet bym jeszcze skończył w tym miesiącu. Dobra, trzymajcie się, do następnego odcinka, yo!